przyjemność i zaszczyt odczytać list ministra Michała Woniego, który skierował do uczestników konferencji. Pani Anna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin 3+, pan Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Szanowni Państwo, uczestnicy konferencji Karta Dużej Rodziny w miastach i gminach, moi drodzy. Dziękując za zaproszenie, jednocześnie muszę z przykrością poinformować, że ze względu na ważne obowiązki służbowe nie mogę być dzisiaj z Państwem. Chciałbym się jednak podzielić z obecnymi na dzisiejszym spotkaniu kilkoma refleksjami związanymi z tematem dzisiejszej konferencji. Po pierwsze, wyzwania demograficzne, przed którymi stoi Polska, powodują, że podejmowana przez Państwa tematyka jest niezmiernie ważna dla perspektyw rozwoju naszego kraju. W najbliższych latach trzeba podjąć decyzję, aby wykorzystać potencjał polskich rodzin i młodego pokolenia. Nie można dłużej czekać. W opublikowanym niedawno przez nas raporcie Młodzi 2011 wskazujemy na potencjał rozwojowy młodości. Pokazujemy, że młodzi Polacy chcą zakładać rodziny i mieć dzieci, chociaż często ze względu na różnego typu obawy wstrzymują się z podejmowaniem tego rodzaju decyzji. Te chęci i marzenia stwarzają przestrzeń dla polityki państwa, polityki, która wychodziłaby naprzeciw obawom młodego pokolenia i ułatwiała młodym ludziom podejmowanie decyzji o założeniu rodziny i urodzeniu dziecka. Chodzi tutaj zwłaszcza o szereg działań ułatwiających godzenie opieki nad dzieckiem z pracą zawodową, modyfikację systemu prawa pracy, tak aby łatwiejszym było podejmowanie zatrudnienia przez osoby wychowujące dzieci. W tym kontekście ważne jest upowszechnienie nowych wzorców zatrudniania dostosowanych do cyklu życia rodziny. Wreszcie utrzymane powinny być mechanizmy obniżające obciążenia podatkowe dla rodzin z dziećmi. Tutaj można nawet rozważyć zwiększenie ulgi na dziecko w przypadku rodzin wielodzietnych. Rząd gotów jest do debaty na ten temat. Po drugie, mechanizmy polityki rodzinnej to nie tylko duże i kosztowne programy prowadzone przez rząd. To również działania w skali lokalnej, takie jak promowana przez państwa Karta Dużej Rodziny, które ułatwiając codzienne funkcjonowanie rodzin, jednocześnie wpływają na świadomość społeczną i budują społeczności lokalne przyjazne rodzinie. Rola samorządów jest tutaj nie do przecenienia. Bardzo dziękuję organizatorom konferencji, a więc Związkowi Dużych Rodzin 3+, oraz gminie Grodzisk Mazowiecki za zorganizowanie tej debaty. Jednocześnie deklaruję otwartość na dyskusję o promowanej przez państwa idei ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja będzie początkiem cyklu debat o mechanizmach wspierania rodzin w Polsce, w tym rodzin wielodzietnych. Podpisał Michał Boni, minister, członek Rady Ministrów. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że to jest niezwykle ważny list, dlatego że zapowiada w nim pan minister zarówno, że rząd jest gotów do zmian i obniżenia obciążeń podatkowych rodzin, jak także otwartych na dyskusję, to znaczy na cykl debat, a tym samym zwiększa to prawdopodobieństwo uzyskania jakiejś spójnej polityki rodzinnej.